Boguszyce to niewielka wieś tuż obok Oleśnicy. Pierwsza wzmianka o niej sięga 1288 roku, gdy wspomina się o miejscowości jako o wsi książęcej. Zapisy z kolejnych 300 lat giną gdzieś w zakamarkach historii i o jej losach niczego nie wiemy. Po upływie kilku stuleci nazwa Boguszyce wymieniana jest w 1581 roku jako własność czeskiego szlachcica Wawrzyńca Lindenowskiego. W XVIII wieku właścicielem Boguszyc jest Adam Brauer, który w 1714 roku funduje istniejący do dziś w tej miejscowości kościół. W następnych latach rodzina Brauer sprzedaje liczące ponad 800 hektarów dobra w Boguszycach Georgowi Friedrichowi von Randow. To właśnie jego potomek, Konrad von Randow, w połowie XIX wieku zleca budowę nowej rodowej rezydencji. Pałac w modnej wówczas stylistyce neogotyckiej z wyraźnym nawiązaniem do stylu Tudorów projektuje Karl Wolf, autor projektu pałacu nazywanego śląskim Windsorem w Szczodrem. Ostatnim właścicielem Boguszyc jest Edward Waldemar von Randow. Za jego rządów liczący wcześniej blisko 800 hektarów folwark kurczy się znacznie. W 1937 roku teren gospodarstwa to 530 hektarów. Do II wojny światowej pałac wraz z okolicznymi terenami stanowił ekskluzywną posiadłość rodową i był niezwykle urokliwym miejscem odwiedzanym przez licznie zapraszanych gości. Pod koniec wojny rodzina von Randow w wielkim pośpiechu musiała opuścić pałac, uciekając przed nadciągającą armią radziecką, ewakuując tylko najcenniejsze rzeczy. Po zakończeniu działań wojennych pałac został znacjonalizowany przez władze komunistyczne. Dalsze losy tego obiektu niestety są bardzo charakterystyczne dla wielu podobnych znajdujących się na Dolnym Śląsku. Cały kompleks wraz z ziemią wszedł w skład Państwowego Gospodarstwa Rolnego. Przybyłych z Kresów repatriantów zakwaterowano w utworzonych w pałacu wieloosobowych mieszkaniach. Towarzyszyło im głębokie przekonanie, że za jakiś czas wrócą do swoich domów. Znalazło się również kilku szabrowników poszukujących niemieckich skarbów, którzy w sposób rabunkowy penetrowali zakamarki pałacu. Odkryto wtedy tajemniczy tunel wiodący w kierunku odległego kościoła Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, lecz skarbów nie znaleziono. Mijały lata. Komunistyczna gospodarka była niewydolna, a praca w PGR-ze słabo płatna i niewdzięczna. Majątek dawnych właścicieli zaczął podupadać. Pałac powoli zmieniał się w ruinę. Pod koniec XX wieku wraz ze zmianami politycznymi i gospodarczymi zlikwidowano gospodarstwo rolne, a pałac sprywatyzowano. Nowemu właścicielowi nie udało się znaleźć środków na remonty i odbudowę zniszczonego obiektu. Zachowały się zdjęcia z połowy pierwszej dekady obecnego wieku, z których wyłania się zatrważający obraz, a dziś jest niestety jeszcze gorzej. Na szczęście w ostatnich latach przeprowadzono niezbędne prace remontowo-zabezpieczające, które powstrzymały postępującą dewastację. Jest nadzieja, że ten ciekawy obiekt z czasem zostanie przywrócony do życia i być może za jakiś czas będziemy mogli podziwiać go w pełnej krasie.